Dzień dobry. Witajcie panie, witajcie panowie. Dzisiaj przybyłem na wsi. Jak widać, jest po pięknym sezonie. Drzewo ogołocone z liści. Wygląda trochę szaro i ponuro. Zajrzałem do ogródka. Może nie zacznę od grzybów, ale później zawędruję do lasu. Chciałem wam najpierw pokazać, ile jeszcze po sezonie jesiennym, bo już na orzechach, jak widać, liści ani owoców nie ma. Ile jeszcze zostało właśnie ominiętych tych pięknych owoców orzecha włoskiego. Zobaczcie, tu sobie zebrałem już 4 sztuki. Ciekawe, jaki stan jest w środku. Bo leżąc, podejrzewam, trochę czasu na dworzu mogły spleśnieć. Ale kilka sztuk znalazłem. Zaraz się wrócę pewnie do domu po jakiś woreczek. Zobaczcie, na razie sporo tego jest. Widzicie, jak nie można grzybów zbierać, bo praktycznie ich nie ma, to zalatany tata znalazł sobie inne zajęcie. Przed chwilą zwoziłem drzewo do piwnicy. Trochę będzie lżej mamie i tacie. Dobrze, ale cały czas nie będę wam orzechów pokazywał. Zaraz sobie ruszę do lasu. Zobaczę, co tam w Kujawsko-Pomorskim w tych lasach jeszcze można znaleźć. Bo jak wiecie, z reguły moim głównym miejscem jest województwo pomorskie, w którym zbieram grzyby. Czasami zdarza się, że jak jestem na urlopie, zajrzę też do innych polskich lasów. Ale dzisiaj jestem właśnie tutaj i tutaj przejrzę część terenu. Zobaczcie, ile to ze zbieractwa można zyskać. Teraz przejdę jeszcze kawałek tego ogródka i zobaczymy, co jeszcze ciekawego się w nim znajduje. Ale jak znajdę jeszcze orzeszki, to jeszcze dołożę do tej kupeczki, a później zabiorę je do domu do sprawdzenia, czy jeszcze nadadzą się do zjedzenia bądź do wysuszenia, a później do zjedzenia. Zobaczcie, nawet w ogrodzie znalazłem grzybole. Próchnilca właśnie pożera jakiś korzeń drzewa. Świetnie mu idzie. Obrósł na nim szalenie. I ma jedzenie. Znalazłem też grzybki. Ale koniec końców nazwa z głowy mi wyleciała. Coś na M. Nie monet. Maślan. Nie pamiętam, nie będę wam wymyślał. Ale na pewno coś na M. Jakoś tak się nazywają. Tu też jakiś grzybek tajemniczo sobie rośnie. Ten zakątek ogrodu trochę tak leśnie wygląda. Albo na las spogląda. To dobrze. Pędzimy do lasu. Właśnie trafiłem na podgrzybka.
przemarznięte trochę. A tu nie wiem, co to rośnie. Oj. To chyba z rodziny jakichś zasłonaków. A ten jest przemarznięty. Przyjechałem do innego lasu z nadzieją, że uda mi się znaleźć jakieś gąski, zielonki albo niekształtne, ale nie wiem, czy dobrze trafiłem. Pochodzę sobie tutaj z pół godzinki. W lesie przynajmniej cicho, bo tak na zewnątrz to wiatr mocno hula. Zobaczymy, co tutaj nam jeszcze mi jeszcze wpadnie w oko. Dzień do południa. Piękny, słoneczny. Po południu zrobił się ponury. Tu udało się znaleźć jeszcze podgrzybki. Jakie wielkie owocniki. Ale one są już raczej mocno przemarznięte. Spodziewałem się, że w tym lesie może ciekawiej wyglądać niż w okolicach Gdańska. Ale niestety rzeczą ludzką jest się czasem mylić. Próbuję coś znaleźć w takim terenie, ale nie wiem, czy tu akurat lubią rosnąć gąski, zielonki. Jeszcze chwila przejrzę las. Może jeszcze na coś trafię. Rosną różne grzybki. To, że ich nie ma, nie można powiedzieć. Różne gatuneczki, różnych kolorów, różnych kształtów. Momentami wygląda to nawet ciekawie. Tu namierzyłem jakiegoś grzyba. Ale nie wiem, czy to... A nie, to będą podgrzybki. Jeszcze. Tym bardziej przypominałby borowika, ale... Nie, niestety. Wszystko przemarznięte. Ale to wygląda bardziej... Taki twardawy kapelusz wygląda na borowikowy, ale on jest przymarznięty trochę chyba. Tu też jakiś grzyb, chyba zwierz go pominął. Ciekawie. Widać ślady po sarenkach. Myślałem, że w moje oczy rzuci się jakieś poroże. Jakiś zrzut, niestety, nie widać. Tu też jakiś grzybek rośnie. Ale nie znam. To z gołąbków jest. Raczej. Mam katar, więc zbytnio
zapachu nie wyczuwam. A tu podejrzewam, że praktycznie na 100% znalazłem. Nie wiem, czy są zmrożone, ale świetnie wyglądają. Super. Tu jeszcze te maleństwa. Zobaczymy, czy tu więcej może takich owocników gdzieś się ukrywa. Ciekawa perspektywa. Nie, to jest raczej coś z gołąbków. A ja się rozglądam za gąskami. Zobaczymy, moi drodzy, dalej.